Namaste, moi kochani. Bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiaj porozmawiamy odrobinkę na temat energii zbliżającego się grudnia. Ponieważ pozostało nam jeszcze tylko kilka dni i warto w ciągu tych dni troszeczkę tak psychicznie już powolutku przygotować się do tego, co nadchodzi. Moi drodzy, dokładnie wczoraj miało miejsce bardzo, bardzo wyjątkowe zjawisko tutaj w magicznej oazie, a dokładnie nad całym archipelagiem wysp, gdzie znajduje się wyspa Madeira i Porto Santo oraz inne mniejsze wyspy. I moi drodzy, to było tak wyjątkowe przeżycie, tak piękne przeżycie, takie energetyzujące, że chciałabym w kilku słowach Wam o tym powiedzieć. Moi drodzy, każdy z Was zna z pewnością takie odczucie, gdy mamy pełnię lata, gdzie jest sucho, gdzie wszystkie rośliny są leciutko przywiędnięte, gdzie wszystko zdaje się wołać pić, 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 również energetycznie. I moi drodzy, wówczas nad tymi łąkami pełnymi kwiatów, nad tymi polami w pełni obfitości, zboża, nadciąga burza. I słychać ją już na horyzoncie i czuć w powietrzu takie niezwykłe energie, taką wibrację. Wiele osób reaguje na burzę bardzo negatywnie. Zazwyczaj wynika to z przekonań naszych przodków, z tego, co wynieśliśmy z naszych dziadów, pradziadów, którzy obawiali się burzy, w większości ludzie obawiali się burzy, tak jak i zwierzęta obawiają się burzy, ponieważ niosła ona ze sobą zniszczenie, niosła ze sobą zalanie na przykład wysuszonego siana, zalanie zboża przed żniwami, jakiekolwiek zniszczenia drzew, owoców, upraw. I to jest bardzo głęboko zakorzenione u wielu osób i dlatego pojawia się ten strach przed burzą. Czasami również nasi przodkowie opowiadali nam o tym, że ktoś schronił się pod drzewem i w to drzewo uderzył piorun i te osoby zmarły taką tragiczną śmiercią. Bardzo wiele jest również legend, opowieści, że gdy ktoś miał coś na sumieniu, czyli był tą osobą taką, która zrobiła komuś innemu coś złego, to mogło zdarzyć się coś takiego, że trafił w nią piorun, czyli ten grzmot. I tutaj popatrzcie to porównanie, że tą siłą, która patronowała grzmotą, błyskawicą, był bóg Thor. Wśród tych wierzeń germańskich bardzo, bardzo pozytywny bóg, bardzo sprawiedliwy. I z moich osobistych przeżyć, z moich osobistych doświadczeń wiem, że jest to niezwykła energia i bardzo, bardzo pozytywna, bardzo sprawiedliwa. Ale że wiele osób z naszych przodków, a także wśród nas jest, jak Wam to powiedzieć, takich troszeczkę fałszywych, czyli gdy robią coś komuś złego, to starają się to ukryć, starają się w jakiś sposób robić coś za plecami, obgadywać kogoś, coś negatywnego wysyłać do tej osoby, to wśród tych osób może pojawiać się właśnie ten strach, strach przed burzą i tym podświadomym, że za to, co zrobiłam, za to, co zrobiłem, uderzy we mnie piorun i zginę śmiercią tragiczną. Wiele osób z nas jednak odczuwa ten strach przed burzą, nie zdając sobie sprawy z tego, jakie energie za tym idą, czyli co to spowodowało, że wśród naszych przodków były takie wierzenia i one przeszły po prostu w naszym kodzie genetycznym do nas i my czasami obawiamy się burzy, a nie wiemy dlaczego. Dlaczego zwierzęta w dużej części obawiają się burzy, ponieważ nie wszystkie. Ponieważ jest to wibracja, jest to energia, jest to ogromna energia, silna. Do tego wyładowania atmosferyczne są bardzo głośne i to jest również wibracja. Wiemy, że zwierzęta mają lepszy słuch niż my ludzie aktualnie i często taka wibracja jest dla nich bolesna. I dlatego to może, to nie ma takiego powiązania, że zwierzęta obawiają się, że trafi je piorun, bo zrobiły coś złego, ale u nich występuje troszeczkę coś innego, właśnie ten taki
poprzez nadmiar impulsu, to takie, taka chęć schowania się, ukrycia się, aby te impulsy słuchowe czy falowe do nich nie dochodziły. Ale nie o tym chciałam dzisiaj z Wami mówić, kochani. Chciałabym powiedzieć Wam o tym, co przed nami. Zauważyliście, że w ostatnim okresie, w tym czasie panowania mroku, gdzie ta siła mroku jest w czasie żniw, koszenia, zbierania swoich plonów, bardzo wiele rzeczy dzieje się wokół nas, które odczuwamy jako dyskomfort. Czyli pojawiają się różne energie, różni ludzie, różne myśli, które odczuwamy jako negatywne. I pamiętacie to przesłanie po 23 września, aby być w naszej twierdzy i przez ten czas, najbliższych tych 7 lat, utrzymywać tą czystą energię w sobie, utrzymywać tą energię w naszym najbliższym otoczeniu i nie pozwalać na to, aby energie negatywne wchodziły do naszego najbliższego otoczenia. I moi drodzy, dla wielu z nas, ponieważ te energie są inne, te energie są czymś nowym, dla wielu z nas to utrzymanie tych granic naszej twierdzy, czy również to rozpoznanie, co jest dla mnie dobre, co jest dla mnie złe, wymaga dosyć dużego nakładu energetycznego. I szczególnie teraz, w okresie mroku, czyli w czasie listopada do 21 grudnia, czyli Święta Światła, jest to jak gdyby jeszcze podwojone, potrojone, silniejsze. Możemy odczuwać stałe zmęczenie, senność. I to nie jest związane tylko i wyłącznie z brakiem słońca, z brakiem światła. To jest związane z tą energią, która jest wokół nas, która na każdym kroku stara się nasze wewnętrzne światło stłumić, ukraść, czy w jakiś sposób wykorzystać dla swoich własnych celów. I moi drodzy, dokładnie wczoraj miało miejsce to zdarzenie, że całe niebo przez całą noc było rozświetlone poprzez wyładowanie atmosferyczne. Całe niebo było tak świetliste, takie wyjątkowe. Ja jeszcze nigdy w moim życiu nie przeżyłam czegoś takiego, co było mi dane zobaczyć wczoraj. Z fascynacją oglądałam to praktycznie przez pół nocy. To była taka energia, taka wyjątkowa energia, niezwykła. Jestem pewna, że to przeżycie było bardzo, bardzo związane z energią tej mitycznej Atlantydy. Mój kochany jest troszkę bardziej człowiekiem takim, który żyje bardziej w świecie materialnym i pokazał mi stronę, na której ze stacji meteorologicznych były dane, co dzieje się w tej chwili nad nami. I to było bardzo symboliczne i bardzo wyjątkowe, moi drodzy. Ze wszystkich stron nad wyspą Maderą koncentrowały się burze. Gdy patrzyliśmy na tą mapę meteorologiczną, to było tych burz kilkanaście w tym samym momencie ze wszystkich stron. I teraz wyobraźcie sobie, że wyspa Madeira jest stosunkowo malutką wyspą w ogromnym oceanie, że te burze poprzez te wyładowania atmosferyczne jak gdyby tworzyły efekt odbicia się światła w lustrze oceanu i wzmocnienia tego światła nad całą wyspą Madeirą. Niezwykłe odczucie, piękne, wyjątkowe, tak magiczne, tak mistyczne. Po prostu nie da się tego w dwóch słowach opowiedzieć całego tego przeżycia. Moi drodzy, a w powietrzu była taka energia, taka niezwykła energia, moi drodzy, że mieliśmy wrażenie, że wszystko wibruje, wiruje. Tak jakbyście byli w centrum jakiegoś urządzenia, w cudzysłowie, które wysyła impulsy energii i one wszystkie docierają do Was w tym samym momencie. Coś wyjątkowego. I te osoby z Was, które lubią burze, znają to troszeczkę, gdy mamy taką suszę i później nadchodzi burza, po burzy powietrze jest takie czyste, takie wyjątkowe, pełne takich niezwykłych energii. Takie mamy wrażenie, jakbyśmy nagle odetchnęli tak głęboko i czuli się w pełni sobą.
I teraz wyobraźcie sobie, że ja jeszcze wczoraj nie znałam ani tematu naszego 55. rytuału dla Matki Ziemi, który ma miejsce 3 grudnia. Nie znałam również tematu naszego spotkania Nowiu, kolejnego Nowiu Księżyca, który ma miejsce 18 grudnia. I moi drodzy, dopiero dzisiaj zostało mi to ujawnione i to jest po prostu niezwykłe. 55. rytuał, popatrzcie, 55 razy spotkaliśmy się. Oczywiście 55 jest to liczba mistrzowska, już Wam dzisiaj o tym pisałam, co ona oznacza i co to ogólnie oznacza, ale jednocześnie jest to pełnia, tak zwany dębowy księżyc. I tutaj na temat dębów będziemy jeszcze rozmawiać, ponieważ one są dla mnie czymś niepowtarzalnym. Dęby są drzewami, które rosną w 99% w negatywnych miejscach energetycznych, czyli we wszelkiego rodzaju krzyżówkach energii, liniach wodnych itd., gdzie niektóre inne rośliny nie mają szans, żeby przeżyć. Mimo tego dęby są bardzo silne, bardzo cierpliwe, wytrwałe. Popatrzcie, rosnąc w takim negatywnym miejscu energetycznym, są narażone na wszystko to, co najgorsze. To są wibracje śmierci, to są wibracje rozpadu, rozkładu, choroby. Znamy to, jeżeli śpimy na przykład na żyłach wodnych, bardzo często zapadamy w bardzo ciężkie choroby, nawet raka, można przypłacić coś takiego śmiercią, a dąb stoi w pełnej swojej okazałości, jakby nic nie było w stanie go poruszyć, nic nie było w stanie zachwiać jego równowagi, jego cierpliwości i jego siły. I on stoi w tym negatywnym miejscu energetycznym, wyciąga swoją koronę do nieba, do słońca, zapuszcza głębokie korzenie w ziemię i nic nie jest w stanie go poruszyć. I popatrzcie, to jest nasz kolejny rytuał dla Matki Ziemi, dlatego jestem pewna, że będzie miał dla nas niezwykle ważne znaczenie, również indywidualne. I moi drodzy, potem przechodzimy przez tą całą energię do Nowiu Księżyca, do 18 grudnia. I tym razem, moi drodzy, ten Nów Księżyca jest również bardzo wyjątkowy i nosi on nazwę mszystego Nowiu Księżyca. I na początku, gdy zostało mi to przekazane, zastanawiałam się długo, dlaczego akurat mszysty? Przecież jesteśmy w pełni zimy, na przykład w Polsce, czy w Anglii, czy w większości miejsc, w których jesteście. Będzie to z pewnością śnieżna zima, będzie to z pewnością normalna zima, gdzie jest szron, gdzie jest wszystko zmrożone, a my mamy mszysty Nów Księżyca, czyli ta soczysta zieleń mchu w samym środku zimy. Ale popatrzcie, to jest właśnie tak bardzo symboliczne. Tutaj mamy ten dębową pełnię księżyca, czyli ta wytrwałość, to stanie w negatywnym miejscu energetycznym, w miejscu, które jest bardzo niesprzyjające do życia, niesprzyjające do własnego rozwoju, to jest ten czas, w którym my jesteśmy silni i wytrwali. W tym czasie panowania mroku, zbierania plonów przez energię mroku. Kontynuacja tematu czarny piątek, czarny tydzień, o którym mówiłam dzisiaj rano. Moi drodzy, i później mamy Nów Księżyca. I ten Nów Księżyca będzie taką soczystą regeneracją. To tak, jakbyśmy byli na pustyni, wędrowali przez pustynię, gdzie nie ma nic do jedzenia, nie ma nic do picia i nagle trafiamy do oazy, gdzie jest wszystko, gdzie jest soczysta zieleń, gdzie jest wystarczająco dużo wody, gdzie są owoce, gdzie wszystko jest pełne tego, co potrzebne do życia, czyli sprzyjających warunków. I moi drodzy, gdy uzyskałam te przesłania, pierwsza rzecz, którą zrobiłam, wybrałam się na spacer. Nie zabrałam ze sobą kamery, chociaż chciałam od razu nakręcić Wam film na temat mchu, ale są w tej chwili bardzo, bardzo niesprzyjające warunki. Rozpoczęły się deszcze tropikalne i te osoby z Was, które były w tropikach w czasie
pory deszczowej wiedzą, co to oznacza, że po prostu wylanie na was wiadra wody to jest nic, ponieważ to wiadro wody jest wylewane na was przez cały czas w czasie spaceru i jest to niemożliwe, aby cokolwiek nagrać i niebezpieczne dla sprzętów elektronicznych. I moi drodzy, szłam, jak można tak nazwać, brnęłam w wodzie, ponieważ wszystkie drogi zamieniły się w rzeki. Wyobraźcie sobie przy takiej ilości opadów, że wszystko ta woda zbiera i niesie przez kilometry z tych bardzo, bardzo wysokich i stromych szczytów górskich przez te wszystkie drogi takie wycięte w lesie i to wszystko spływa do oceanu. I taki spacer wymaga niesamowitego nakładu energii i siły, aby pokonać tą wodę i pokonać jednocześnie ten lejący się strumieniami na was deszcz, ale to jest coś tak wyjątkowego, jak ta wczorajsza noc. Coś tak oczyszczającego i tak energetyzującego, że prysznic w zimnej wodzie to jest nic, moi drodzy. A wiecie, że prysznic w zimnej wodzie od razu odnawia całe nasze pole energetyczne, cały nasz magnetyzm, wszystkie nasze energie. A taki spacer na przykład godzinny w takiej ulewie, w takich deszczach tropikalnych jest takim chłodnym prysznicem, bardzo, bardzo natężonym przez dłuższy czas. Czyli jaka to jest energia, jaka to jest regeneracja, jakie to jest oczyszczenie. I moi drodzy, myślałam właśnie na temat tego mchu i chciałabym wam to koniecznie pokazać w kolejnym czasie, a zanim uda mi się to dla was nagrać, chciałabym opowiedzieć wam o tym. Mówiłam wam o tym, że tutaj w czasie pory suchej, jeżeli mówicie komuś, że idziecie na spacer do lasu, to wszyscy ludzie uśmiechają się i dziwią się, mówiąc, jak to idziesz na spacer? Przecież wszędzie jest pełno pudru. I tak rzeczywiście jest, moi drodzy, gdy jeszcze nie daj Boże minie was jakiś motocykl albo samochód na tej leśnej drodze, to możecie sobie to wyobrazić tak, jakbyście nagle byli w centrum trąby powietrznej na pustyni. Czyli cały ten pył, jeszcze piasek, to jest jeszcze przyjemny, natomiast to jest pył, który wchodzi wszędzie, wszędzie, gdziekolwiek, do waszego ubrania, do waszych włosów, wszędzie dookoła, przykrywa wszystko warstwą pyłu. I moi drodzy, las w czasie tej pory suchej jest również bardzo taki pustynny, gdzie do kilku metrów wysokości, tak może do 5 metrów wysokości, wszystko jest pokryte pyłem, kasztanowym pyłem. I moi drodzy, wszystkie drogi są również suche, pełne pyłu. Tam nie ma nic zielonego, nic jakiegoś takiego pięknego. I moi drodzy, gdy zaczyna się pora deszczowa, pierwsza rzecz, która się pojawia, to mech. I to takie piękne nawiązanie do naszego mszystego nowiu księżyca 18 grudnia. Mech jest tak samo wytrwały i tak samo cierpliwy i potrafi przetrwać najgorszy czas pustyni, najgorszy czas niesprzyjających warunków, gdzie króluje tylko suchość, pył, gdzie królują bardzo niesprzyjające warunki. I on przykryty tą warstwą pyłu, tego brudu, tego wszystkiego, co negatywne, czeka. Czeka na pierwszy deszcz. I gdy pojawia się ten pierwszy deszcz, on regeneruje się. Regeneruje wszystko i wypuszcza wszystkie swoje takie malutkie gałązeczki i pokrywa się cały ten las i wszystkie te drogi, które jeszcze były miesiąc temu pełne pyłu takiego po kolana, wszystko pokrywa się zielonym kobiercem mchu. I moi drodzy, dla mnie to od samego początku tutaj pobytu na wyspie Maderze było to takim momentem fascynacji. Fascynacji tą niezwykłą siłą regeneracji. Tą siłą, która potrafi przemienić się z pustyni w taki
piękny, wręcz można powiedzieć japoński kameliowy ogród, gdzie wszystkie kamienie pokryte są mchem, gdzie wszystkie góry pyłu pokrywają się grubym kobiercem mchu. I moi drodzy, każdy z Was, kto był dzieckiem i spacerował po polskich lasach czy lasach europejskich, zna takie miejsca, gdzie są takie dywany mchu. I jakie to jest niesamowite odczucie, gdy jako dziecko, czy również jako osoba dorosła, spacerujemy po tym mchu, po takim miękkim kobiercu i czasami nie zastanawiamy się, dlaczego czujemy się jak w bajce, jak w niebie. Ponieważ ta energia zawarta w mchu jest tą energią boskiej regeneracji. Czyli ten nasz nów księżyca, tak w dwóch słowach podsumowując, jest kontynuacją, czyli najpierw ta pełnia księżyca, czyli dąb, cierpliwość, wytrwałość w tych momentach, gdzie jeszcze panuje mrok, gdzie jest ciężko i smutno i ponuro. I zbliżamy się do Święta Światła, do 21 grudnia i tuż przed 18 mamy nasz nów księżyca. I ta właśnie mszysta energia, tak jakbyśmy nagle, wędrując po pustyni, nagle przenieśli się do takiego lasu pokrytego kobiercem mchu i odczuli tą regenerację. Regeneracji każdej naszej istotki wewnątrz nas, czyli każdej najmniejszej komóreczki wewnątrz nas, w naszym ciele, tą regenerację wszystkiego, naszych włosów, naszych oczu, naszej twarzy, naszej skóry, naszych paznokci, naszych wszystkich organów wewnętrznych. I teraz wyobraźcie sobie, że ta energia będzie działać bardzo, bardzo pięknie. To będzie jeden z najbardziej wyjątkowych nowi księżyca, które mieliśmy okazję razem przeżyć, ponieważ to będzie tak cudowne odczucie, jakby nagle ta cała energia soczystej zieleni, soczystego, pięknego, świetlistego mchu otoczyła Was, a następnie wypełniła wszystko w Was. I teraz co będzie się działo? Wszystkie komóreczki w Waszym ciele otrzymają tą cudowną energię. Zwróćcie uwagę również na symbolikę koloru. Mech jest zielony, od jasnozielonego do ciemnozielonego, a wiemy, że energia zielona to jest energia uzdrowienia i regeneracji. Czyli ta energia, ta wibracja będzie wypełniać całe Wasze ciało, całe Wasze otoczenie. I teraz to jest taki niezwykły rytuał, który odczujecie również patrząc kolejnego dnia w lustro, ponieważ to jest tak, jakby po ciężkim dniu położyć się i zasnąć i pozwolić sobie na taką drzemkę popołudniową i później wstajecie i zwróćcie uwagę, że zazwyczaj wyglądamy o kilka lat młodziej, ponieważ nasze komórki mogły się w czasie tego snu zregenerować. I dokładnie tak po tym rytuale ta regeneracja będzie widoczna. Wy będziecie czuć tym razem zupełnie inaczej niż po ostatnim nowiu. Tym razem będziecie czuć tą energię, będziecie czuć się tak, jakbyście oddychali takim świeżym powietrzem po deszczu, po burzy. Jakby nagle wszystko w Waszym otoczeniu było wypełnione taką żywą energią, soczystą, pełną światła, pełną życia. I teraz jak my się czujemy, gdy jesteśmy zmęczeni, gdy jesteśmy tak bardzo czymś przytłumieni i nagle wpływa do nas taka energia. Czujemy się silniejsi, czujemy się piękniejsi, czujemy się więksi, jakbyśmy byli wyżsi, czujemy się, że wszystkie nasze mięśnie, wszystkie nasze stawy, wszystkie nasze kości nagle nabierają takiej siły, są zregenerowane, są takie pełne energii. I automatycznie ja w zdrowym ciele, zdrowy duch i odwrotnie, czyli nasze ciało ma wpływ na naszego ducha i nasz duch ma wpływ na nasze ciało. Gdy nasze ciało czuje się takie silne, to automatycznie również my jesteśmy zdolni do wszystkiego. Bo kochamy siebie, wierzymy w siebie, czujemy w sobie tą wewnętrzną siłę i moc, by być sobą, by realizować nasze cele i ten nów księżyca jest zakończeniem roku 2017 i jest takim niesamowitym zastrzykiem energii, regeneracji, odnowienia na
początek roku 2018. Czyli jeżeli chcesz, aby ten rok 2018 był wyjątkowy dla Ciebie, dla Twojego życia, by czuć się w pełni siły, w pełni mocy, by czuć pewność siebie, wiarę w siebie, by również Twoje ciało było do tego przygotowane, czyli silne, mocne, pełne odwagi, pełne pozytywnych energii, aby zrealizować cele w roku 2018, to właśnie ten nów księżyca jest do tego idealny. Moi drodzy, na tym kończę nasze dzisiejsze spotkanie, aby nie przedłużać. Tak chciałam tylko w dwóch słowach powiedzieć Wam o tym, co przed nami, jaki wyjątkowy miesiąc przed nami, który kończy ten stary rok i rozpoczyna bardzo, bardzo wyjątkowy rok 2018. I moi drodzy, to jest zawsze tak, że jeżeli to, gdzie stoimy dzisiaj, jest wynikiem działań i energii z poprzednich miesięcy. I jeżeli chcemy tą sytuację jeszcze polepszyć, jeszcze w jakiś sposób, by ona była piękniejsza, bardziej wyjątkowa, aby udało nam się wszystko w naszym życiu zrealizować i osiągnąć, to musimy już dzisiaj o tym pomyśleć, ponieważ to zaowocuje w kolejnych miesiącach. Czyli to, gdzie jesteś dzisiaj, jest wynikiem przeszłości, a to, co robisz dzisiaj, programuje Twoją przyszłość. To jest takie piękne powiedzenie, jak mówi moja przyjaciółka, u której ja się uczyłam jogi, Amiena, gdzie jest postawa wojownika, który stoi tutaj i teraz, za nim jest przeszłość, przed nim jest przyszłość, a on jest teraz. To, gdzie stoi teraz, jest wynikiem przeszłości, a to, co się wydarzy w przyszłości, dzisiaj siejemy tego ziarno i będziemy zbierać plony w przyszłości. Dziękuję, moi kochani, i zapraszam na nasze kolejne spotkania. I pamiętajcie, 3. 55. rytuał dla Matki Ziemi, a 18. mszysty nów księżyca. Na ten nów księżyca będę mogła przyjąć ograniczoną ilość osób, dlatego bardzo proszę, rezerwujcie sobie miejsca jak najszybciej, aby nie było takiej sytuacji, że potrzebujecie tej energii, a już nie będzie wolnego miejsca, ponieważ jest to bardzo wyjątkowa energia i mogę ją przekazać tylko do określonej liczby uczestników, czyli tym razem ta ilość jest bardzo ograniczona. Dziękuję i do naszych kolejnych spotkań. Wasza Maria Bukarti.